Katkowic i urodziłem się we wschodniej Słowacji. Będzie byłem w roku 1989 roku. Przyłączył się do rewolucji czechosłowackiej i od tej doby jestem w polityce. I po rozbiciu Czechosłowacji mieszkam w Pradze, Republika Czeska. Dedykuję o politykę i historii. Jestem na emeryturę i robię filmy dokumentalne. Żyłem życie w socjalizmie pod okupacją rosyjską. Nie mówię po angielsku. Bardzo dobrze rozumiem języka polskiego i gorsze mówię. Przepraszam. Jestem konserwatywnie w oparciu. Priorytetem jest dla mnie być członkiem Europejskiej Unii, być w NATO i Wyszehradzkiej Czwórce. Mieć dobro sąsiedzkich stosunków z krajami sąsiadanymi kolem nas. Czeska i Słowacka Republika w ciągu ostatnich 27 lat zawiązła do siebie. Politycznie i prywatnie media intencyjnie informuje o życiu i polityce w sąsiedzkich krajach, zwłaszcza w Polsce i na Węgrach. Polski rząd, który jest niedemokratyczny, rząd czyni kroki nielegalne, nie zgoduje się z konstytucją. Korzystnie są białego rządu Platformy Obywatelstwa. Nowy rząd PiS jest faszystyczny. Mówi się to również o Węgrach. Orban faszysta, Węgry faszyści. O normalnym życiu ludzi się w Czechach a Słowacji nie mówi. No zaczem, kiedy faszyści są. Na internetowej telewizji Republika widziałem początek mowy minister spraw zagranicznych rzeczy pan Witold Waszczykowski o kierunku polityki zagranicznej nowego rządu. Powiedział, że mamy o sąsiedzach więcej wiedzieć i rozmawiać ze sobą. Więc nie mam pojęcia, że uczynia niezależnego kanału informacyjnego na YouTube został nazwany Nasi Sąsiedzi. Słowo jest pozwolne. Czeski Nasi Sąsiedzi. Słowacki Nasi Sąsiedzia. A węgierski, przepraszam Zoltanowi, bo mówi tam, pardon, przepraszam, bo urobił węgierski plano ze Sąsiadaik. Tak Zoltan może powiedzieć, jak sprawnie po węgierski. Na początku chcę kanał robić w języku polskim, czeskim i słowackim, bo węgierski bardzo nie rozumie, skoro nic. Szukałem w Pradze współpracy, a nie powiedło się mi w ambasadzie polskiej i w Centrum Polskiej Kultury. Byłem zaskoczony, że są lewacy z Platformy Obywatelstwa w tych urzędach, na ambasadzie i w Kulturnym Centrum. To jest lewacy Platformy Obywatelstwa. No już tak, będę szukać dalej. Będzie to robić samo z moją żoną. A co mi dawa tak informacyjne, to jest, że w Polsku
Istnieje wiele obiektywnych źródeł informacyjnych, z czego ja czerpam pak. Cieszę się, że polski naród ma historycznie wielką hardość. Jak powiedział pan prezydent Duda, teoretycznie żyjemy 27 lat w wolności, więc dlaczego nie wróciliśmy naszym bogaterom szacunek? Dla nas w czas mają duży dług. I powiedzę coś na temat sytuacji politycznej w naszym kraju. Piąta komuna zaczęła zdecymowanie prorosyjskiej tur życia politycznego i spraw. Byliśmy zawsze w Czechach i na Słowacji w lewo, prorosyjski. Komunistyczne zwierbiciele równości Stalina i Lenina. Objawia niezadowolenie, zło i nienawiść ma zielone. Ludzie są przeciwko Europejskiej Unii i NATO. Chcę lidera, dyktatora i sprawdzić porządek. Wolność i niezależność stać wyrazów obcych. Ale mam jedną dobrą nowinę. Na Słowacji mieć prezydenta Kisku i Polska prezydenta Dudu. Prezydent Kiska i prezydent Duda bardzo sobie rozumieli, bo powiem może coś nowe. Prezydent Duda to jest, prezydent Kiska to jest góralem spod Tatr, z Popradu. Także góral i z Polakiem się mali radzi. Czesi nie mają kandydata na nowego prezydenta. Prezydent Zeman to jest prorosjański. Państwu dziękuję.